Wygraliśmy mecz, można powiedzieć, o życie. No, dla Ruchu ostatni mecz szansy, dla nas mecz o życie. To było najważniejsze, więc gratulacje do chłopaków. Mamy 3 punkty i możemy, może nie w spokoju, ale w większym spokoju przygotowywać się do meczu ze Śląskiem. Dziękuję. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Proszę. Dobry wieczór, panie. Mam pytanie o stan zdrowia Diego i Huberta Błąkiewicza. W kontekście meczu ze Śląskiem to będzie kluczowy mecz, bo utrzymanie wtedy Krakowa będzie mogła sobie zagwarantować to utrzymanie. No i ciekaw jestem, czy ci zawodnicy mają... Błąkiewicz to świeża sprawa dla Diego. Nie powiem nic dzisiaj, co będzie z Diego, co będzie z Błąkiewiczem. Najpierw trzeba ich przebadać. Czy Diego miał już pierwsze badania robione, no jest tam lekki problem z mięśniami brzucha. Do meczu ze Śląskiem jest ponad tydzień, zobaczymy. Hubert, no sprawa bardziej taka, bym powiedział, bolesna niż przeciążeniowa, niż wymagająca jakiejś tam, nie wiem, interwencji, ale zobaczymy po weekendzie. Ale ja myślę, że Hubert będzie, natomiast co do Diego, nie dam sobie ręki. Dzień dobry, ja chciałbym spytać o Piotra Malarczyka. Czy dzisiaj, widząc jak grał na prawej obronie, no, myślał pan sobie, że może on się marnował na stoperze przy Stepsie? No? Wynika z tego, że trener był ślepy i puszczał go tam, gdzie słabiej grał. No. Piotr grał dość często w Koronie na tej pozycji, natomiast u nas, przy naszej jednak mimo wszystko problemach ze środkowymi obrońcami, taką pozycję przewidywaliśmy i też sobie radził dobrze. Natomiast dzisiaj, no niestety, ale życie z nas zmusiło takiej roszady. Roszady uważam na plus, bo zagrał bardzo poprawnie, ale ja to byłem spokojny, więc ja już się od dawna zastanawiałem nad takim ustawieniem, natomiast nam się stale coś działo w defensywie i trzeba było niestety łatać te dziury, więc ważne, że Piotrek zagrał fajnie, natomiast no, problemem jest to, że nie będzie grał w Śląsku i to jest dla nas duży problem w tym momencie. Panie trenerze, czy Marcin Budziński będzie brany pod uwagę na następny mecz? A to zobaczymy po tym, po weekendzie, jak ochłoną głowy i zobaczymy, co przyniesie życie. No, na chwilę obecną nie było go w 18. Taka była moja decyzja po prostu. A co będzie za tydzień, będziemy się zastanawiać. Dziś nic nie powiem. A Krakowie stać na rezygnację z takiego piłkarza? No myślę, że jest to no mądre, trafne pytanie. Natomiast trener ma zawsze dylematy, co zrobić z korzyścią dla drużyny. Także no, ja dzisiaj postawiłem na taką decyzję i uważam, że nie zrobiłem źle. Natomiast co będzie za tydzień, zobaczymy. No. Ja Marcina uważam za bardzo dobrego zawodnika. Dałem mu dzisiaj po prostu odpocząć. Chciałbym, żeby dalej grał w Krakowie, o tak powiem. Teraz panie trenerze, a czy mógłby pan skomentować swoje decyzje, jeśli chodzi o zmiany? Bo one były dość ciekawe dzisiaj. Szczególnie ta druga mnie interesuje. Jaroszyński schodzi, wchodzi Brzyski. Czym była ta decyzja? No była wymuszona urazem Jaroszyńskiego, który zgłosił problemy z mięśniem dwugłowym i musieliśmy reagować. No. Pierwsza, wie pan, to też jest paradoks, no może nie paradoks, bo to się zdarza w życiu, ale my prowadząc 2-0 zrobiliśmy 2 wymuszone zmiany w obronie. Zamiast podmienić tych zawodników z przodu, którzy już można powiedzieć gasli, my musieliśmy łatać dziury w obronie. To też był dla nas problem, no bo nam została tylko jedna zmiana do przodu praktycznie. Może nawet nie do przodu, bo Radka Kanacha chcieliśmy zmienić, bo widać było, że już opada z siły i trzeba było w jego miejsce puścić świeżego zawodnika. Czyli generalnie no 3 zmiany wymuszone, a można było trochę inaczej zareagować, no ale niestety taka jest piłka. I jeszcze chciałbym właśnie o Kanacha spytać, bo on trzeci raz ostatnio, w ostatnich tygodniach w podstawowym składzie. 18-latek, widzi pan, że on jest gotowy na takie wyzwanie ekstraklasy? Ja jestem przekonany, że jest gotowy, dlatego go wpuszczam. Przecież gdybym wiedział, że jest niegotowy, to nie wiem, nie kopał, nie strzelał mu sobie sam w kolano, nie robił problemu chłopakowi. Skoro dał sobie radę z Legią i nie pękał, ja uważam, że dzisiaj grał bardzo dobrze. Grał bardzo dobrze, bez strat, natomiast no, tego chłopaka jeszcze trzeba trochę obudować fizycznie. Taka jest prawda, on z nami jest nie za długi czas, więc myślę, że takie większe granie przyjdzie jeszcze dla niego czas, ale ma papiery na to, żeby grać. To jest materiał na bardzo dobrego defensywnego pomocnika.